Witam serdecznie. Dzisiaj jest 27 dzień lipca 2024, Ruda Śląska, Gdula. No, chciałem powiedzieć, że 50 lat temu byłem dzieckiem. Miałem 8 lat, no i wyrosłem na męża. I stałem się synem Bożym. 1 Koryntian 13, 0 rozdział od 1 do 13. Byłem jak dziecko, myślałem jak dziecko. No to jak 50 lat temu nie mogłem robić tego, co dzisiaj to robię. Także Jezus ma dzieci, ma żonę, oblubienicę i ma dzieci. Czyli ja jestem dzieckiem Jezusa, wyrosłem na Syna Bożego, tak. Jest tu mowa Rzymian 8, 19. Bo stworzenie z tęsknością oczekuje objawienie synów. Synów 19, Rzymian 8, 19. Bo stworzenie z tęsknością oczekuje objawienie synów Bożych. 2 Koryntian 6, 18. Córki też Jezus ma jako Bóg Wszechmogący. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego ma wszystko. I On z spadku, bo Go zamordowali, dał nam dziedzictwo, czyli królestwo tu na ziemi, doskonałych rodzin. Pod warunkiem, że jesteśmy wybrani jako synowie i córki. Bo dzieci to już wiadomo, nie? Do dzieci nie rozumiem tych rzeczy. Hebrajczyków 5 rozdział od 11 do 14. Tak, to są poważne, już wysokie poziomy zrozumienia. Także Jezus przyszedł 2000 lat temu. Zamordowali Go. Zesłał nam Ducha Prawdy. Jana 14, 17 do 20 i 14. Tutaj, bo ci, których Duch Boży Prawdy Świętej prowadzi, są synami Bożymi. Biblia Tysiąclecia, tak? Bo ja wykładam Słowo Boże, to sprawdźcie. Biblia Tysiąclecia, synami Bożymi. Czyli mnie prowadzi Duch Prawdy. Jezus kiedyś prowadził go jego ojciec, nasz dziadek, tak? To jest wyższy poziom, tak? Tylko dla wnikliwych, którzy są synami Bożymi i córkami. I tutaj 17, a Jezus odpowiedział im, mój ojciec, czyli jego ojciec, a nasz dziadek, bo nie powiedział nasz ojciec, tylko mój. Aż dotąd działa, ja działam. A dlatego też Żydzi, czyli pasożydzi, mordercy, tak? Bo prawdziwy Izraelita był dobry, ale Żyd był mordercą, fałszywy faryzeusz. Dlatego te Żydzi też usilnie starali się go o to, aby go zabić czy zamordować, bo nie tylko łamał sabaty, lecz także Boga nazywał własnym ojcem. Czyli Jezusa ojciec jest naszym dziadkiem, ale Żydzi tego nie zrozumieli. I siebie czyni równym Bogu. No teraz jest równy Bogu, bo Jezus ma wszystko od swego ojca. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, cała pełnia mądrości skarbów boskości się objawiła w Jezusie, w Jego osobie, w Jego naśladowaniu. W Jezusie, jak ktoś ma Jezusa 100%, to ma wszystko. Jak nie ma Jezusa, bo go podzieli na pół, no to nie ma nic. Jezus wtedy odezwał się i rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi u ojca, czyni, co bowiem on czyni, tak samo i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna, ukazuje mu wszystko, co sam czyni, ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak ojciec budza z martwych, czyli wskrzesił Łazarza, Jezus mocą swego ojca ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Ja też mogę wskrzeszać, Mateusz 10:8. Możecie sprawdzić, że ja mogę wskrzeszać. Jak uwierzycie, że ja jestem Synem Bożym, jak nie uwierzycie, to was nie wskrzeszę, bo Jezus faryzeuszowi nie pomógł, bo w Niego nie wierzyli. Ożywia tych, których chce. Bo ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Czyli 1 Koryntian 6, 6 rozdział, 2, 3 werset. Jezus mi przekazał sądy, tak? I drugi objawienie, 20 rozdział, 4 werset. To już się dokonały sądy. Teraz będą albo żyjemy, albo umieramy. 23. Aby wszyscy czcili syna. Czyli ja jestem Synem Bożym. Teraz, po 2000 latach, ja jestem synem, a Jezus stał się moim ojcem. Mateusz 23, 9 i Jakuba 1 rozdział 18 werset. On mnie zrodził z Jego prawdy, bo ja 30 lat uczę się Chrystusa. Efezjan 4 rozdział 20-27. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Mnie posłał Jezus Chrystus, nie Jehowa, nie Trójca, nie Dwójca. I słyszycie głos Syna Bożego, bo Syn Boży ma na imię Bogdan. Wykłada się dany od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiem wam, kto słucha słowa mego, wierzy temu, który mnie posłał. Mnie posłał Chrystus, tak samo jak apostołów, bo apostołów nie posłał Jehowa czy tam jakiś inny, tylko Jezus, 3,5 roku i szkoły. Ma życie wieczne, nie stanie przed sądem, lecz przejdzie ze śmierci do żywota.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, już nadeszła ta godzina. 2000 lat temu, kiedy umarli, usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Czyli jak teraz uwierzycie, skorzystacie z pierwszego zmartwychwstania, sami się wskrzeszycie, tak jak Jezus wiedział, że go zamordują i zmartwychwstanie, bo on wiedział, jak będzie sprawiedliwy, to jego ojciec nie musi go wskrzeszać, bo on w te słowo wierzył. Ten rozkaz wziął z własnej woli, Jana 10 rozdział, poczytajcie. Jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak dał synowi, by miał życie sam w sobie. Czyli 1 Tymoteusza, 1 rozdział od 15 do 17. Jestem pierwszym grzesznikiem, głoszę zmartwychwstanie, ja, Urszulka, Dorotka i Zbyszek, że umieramy dla kłamstwa ludzkiego, tak, tradycji, religii, obrzędów, polityki. I dam mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Ja jestem synem człowieczym ze spermy. Jezus nigdy nie był ze spermy, bo był synem Bożym. 1 Mojżesza 3,15. Ewangelia na 1 rozdział, poczytajcie. Tam Jan Chrzciciel go nie ochrzcił, bo go nigdy nie ochrzcił, tylko skłamali w Marka, w Mateusza. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Czyli kto ma uszy, niech słucha. Objawienie tam dużo mówi. Jest napisane w słowie, w objawieniu. Wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, i którzy źle czynili, by powstać na sąd. Także, no, czas mnie goni. 1 Tymoteusza 4,16. Ja zbawiam sam siebie, naśladując baranka. I wy, jeśli te słowa pomogą wam zrozumieć, że jesteście synami Bożymi, córkami, ale Ojcem w niebie jest Chrystus, Król Izraela, Jahwe, Manuel. I to się już stało. Szatan związany jest. Nie lękajcie się szatana, bo szatan jest w ludziach, którzy kłamią. Ja nie chcę kłamać, bo nie chcę zginąć. Także błogosławię was. W pierwszym zmartwychwstaniu, objawienie 20, rozdział 6, werset.